Wczoraj rozpocząłem zdjęcia do kolejnego odcinka serii Czterej Pancerni Pies, który będzie opowiadał o tym, jak załoga Rudego znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji. Nie będę Państwu o tym bardzo dokładnie opowiadał, bo to nawet nie wypada. Państwo sobie to obejrzą sami na ekranach telewizorów. Czy to oznacza, że akcja toczyć się będzie już po zdobyciu Gdańska? W ostatnim odcinku zdobył Pan to miasto. Tak, swoje rodzinne. Przepraszam, Pana czy Pana? Janka Kosa. Jesteśmy tak dalece skojarzeni, że właśnie mnie się samemu to myli. A Pan jako Pan skąd pochodzi? Ja pochodzę z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Moim rodzinnym miastem jest Będzin. A kończył Pan łódzką szkołę aktorską? Tak, i od 3 lat jestem aktorem na scenie Teatru Jaracza w Łodzi. Co było dla Pana przygodą, emocją w Pancerni? Cały okres zdjęciowy tego filmu był właśnie jedną wielką przygodą, składającą się z szeregu małych. Przypuszczam, że nigdy w życiu nie zajmowałbym się alpinistyką, którą musiałem się zajmować w trakcie zdjęć do tego filmu. Nigdy w życiu nie zetknąłbym się tak blisko z całą plejadą bardzo różnych zwierząt, od dzikich jak tygrys do bardzo sympatycznych jak szari. A propos, to już podobno drugi gra. Grały 2 do tej pory. Ja podejrzewam, że będzie grał 3, bo 2 poprzednim chyba zeszły troszkę na psy. Zawrót głowy od sukcesów? Możliwe. No troszkę im się rozluźniły sprawy dyscypliny. Na planie cała masa ludzi. Każdy chce sobie zdobyć sympatię miłego zwierzaka. Poklepują, przekupują smakołykami, więc to nie wpłynęło dodatnio na ich morale. Psychikę. A jak Pańskim zdaniem długo powinna trwać kariera, żeby przyzwoity pies nie dostał zawrotu głowy? Naprawdę nie wiem, ile powinna trwać, natomiast wiem, że naszemu szalikowi, jeżeli to już tak nazywamy, przewróciło się w głowie w przeciągu roku czasu. A jeszcze wracając do Pańskich emocji. Należałoby powiedzieć o tym, że był Pan ranny, podobno. Autentycznie ranny w czasie kręcenia tego filmu. Był to wypadek pirotechniczny. Zostałem poparzony dosyć dotkliwie, stąd jest taka sekwencja, gdzie Janek Kos występuje jako ranny. No i uległem także innemu wypadkowi, troszkę cięższemu. Nastąpiła kolizja mojej osoby z samochodem na planie. W związku z czym przebywałem przez 5 tygodni w gipsie. Państwo pamiętają taki odcinek, w którym załoga kontuzjowana, przepraszam, leży w gipsie. Aha, i Pan był wtedy w autentycznym gipsie. W autentycznym gipsie, z tym, że filmowcom nie wystarczyło to, co nałożyli mi chirurdzy, dołożyli mi gips taki aż wyżej brody. Aha, żeby było efektowniej, rozumiem. To byłyby Pańskie przygody, a Pańskie refleksje? Może ja powiem Pani o tym, jak zauważyłem, co się dzieje wkoło mojej osoby i wkoło Pancernych. W trakcie emisji poprzednich odcinków, ja kręciłem w Czosztynie film Zwariowana noc, w maleńkiej osadzie, gdzie był jeden telewizor, nikt na mnie nie zwracał specjalnej uwagi. Po powrocie do Łodzi stwierdziłem, że nie jestem sam na ulicy, że ludzie wymieniają sobie uwagi na mój temat, że co młodsi i żwawsi w charakterystyczny sposób tak obiegają mnie w koło, tak? Pytają, gdzie mam Marusię, dlaczego jestem bez hełmofonu i bez szalika. Wtedy sobie zdałem sprawę, że kojarzą mnie z Jankiem Kosem. A jeśli chodzi o refleksję ogólniejszej natury? Zauważyłem również, kontynuując tę sprawę Janka Kosa, że jest on otaczany nie tylko zainteresowaniem, ale i sympatią. Wydaje mi się, że młodzi, nie tylko młodzi widzowie, czekali na swojego pozytywnego bohatera, jakim się był, okazał być Janek Kos. Tak. No i w tym się chyba kryje tajemnica sukcesu, powodzenia Kosa, Klosa i autorów, którzy ich wymyślili. Żeby zakończyć czymś pozytywnym tę naszą rozmowę, chcę Pana prosić, żeby Pan w następnych odcinkach już uważał na siebie. Dziękuję bardzo.